Dzień dobry, szanowni państwo. Myślałem, że będę miał chwilę spokoju już będąc kilka lat na emeryturze, ale na jednym z portali ukazał się pakiet dla medyka. No, szanowni państwo, ja już różne zjawiska chorobowe widziałem przez te lata. Ja już różne zjawiska przyrodnicze i pogodowe, ale czegoś takiego jak pakiet dla medyka, no to jest dla mnie kwiatek do kożuszka. Nie wiem, jak to nazwać. Co to znaczy stałe stypendium? Hasło. Czegoś takiego nie ma w ogóle. No można dawać, ale jak promować wtedy inne zawody? Nie można wyróżniać jednego zawodu. Z całym szacunkiem dla tego zawodu. Co to znaczy bezprowizyjne pośrednictwo w wynajmie czy w najmie mieszkań? Pan prezydent będzie dzwonił do lokatorów, do spółdzielni, gdziekolwiek powie, będzie szukał tego mieszkania, jak za pośrednictwo, ale to bezpłatne, a teraz to ja rozumiem, że miasto pośredniczy w sposób płatny w najmie mieszkań. Bo jeżeli teraz jest bezpłatne, no to musi być w tej chwili płatne. Ale praca na nowoczesnym sprzęcie, to pomijam. Kiedyś pan prezydent Glamowski powiedział, że ten sprzęt jest z demobilu, ale myślę, że sobie kiedyś przypomnę. Fundusz szkoleniowy. Panie prezydencie, to nie ja, tylko ja go tworzyłem, a pan go zlikwidował. I co pan teraz od nowa chce? Myślę, że to jest śmieszne. Wsparcie wysoko kwalifikowanej kadry. W jaki sposób pan chce wspierać? W jaki sposób? Sami będą się wspierać, jeżeli będą mieli ku temu warunki. No i oczywiście gwarancje miejsca pracy, no ale to już jest, proszę państwa, nie wiem. Może pan prezydent nie był wyspany. Dopłata do żłobka lub gwarancja miejsca w przedszkolu. To znaczy, że stażysta czy lekarz będzie pan dzielił społeczeństwo, będzie przed innymi, którymi się to wszystko należy. No i to, co jest chyba, no ja też, no może być, karnety sportowo-rekreacyjne, ale przede wszystkim to jest to, co dostęp do specjalistycznej literatury. Panie prezydencie, pan wie, wszyscy wiedzą, że dzisiaj nowoczesna literatura czy nowoczesne doniesienia medyczne to są wszystkie w internecie. Wszystko to jest, że tak powiem, domeną działania Izby Lekarskiej. Nie wiem, pan się orientuje czy nie orientuje, ale to już jest mało istotne. Ale chcę panu przypomnieć, w jaki sposób pan potraktował szpital, potraktował pan lekarzy, pielęgniarki i pan chce, żeby za pana kadencji ktoś wrócił do tego szpitala? Wątpię. Tu nikt nie przyjdzie do pracy, póki pan będzie prezydentem. Ludzie pamiętają, jak pan likwidował oddziały, wyrzucał ordynatorów, wyrzucał lekarzy, zwalniał pan. Pan powie, że to nie pan, tylko dyrektor. Ja to pan zatrudnia dyrektora. Co pan wpływu nie miał? Nie wiedział pan? Nie słyszał pan? Trzeba było się dowiedzieć. Przenosił pan oddziały z jednego miejsca w drugi. Przypomina mi to historię opisaną czy sfilmowaną przez Bareję. A bloki tu. Ale panie dyrektorze, panie prezesie, tu jest jezioro. To jezioro damy tu. I pan to samo robił ze szpitalem. Pan ma krótką pamięć, panie prezydencie. Radzę sobie te rzeczy przypomnieć. Przede wszystkim brak, u pana jest totalny brak wiedzy, pomysłu, a przede wszystkim umiejętności w zarządzaniu. Jasne, kazali być panu prezydentem, a pan przyjął to stanowisko, będą jakieś pieniądze, no i pan po prostu to piastuje. Pan administruje miastem, pan nie zarządza. No ale to trudno, za chwilę będziemy to oceniać. Jeszcze jedno, przecież wszyscy pamiętają, jak pan lekką ręką oddał jedyny szpital pod COVID panu wojewodzie. I co z tego mieszkańcy mieli? Mieli nowy sprzęt,
mieli na przykład, szpital dostał nowe środki inwestycyjne, nowe pieniądze. Ile się za to po prostu należało? Czy pan to obliczył? Czy pan po prostu lekką ręką to oddał? Niech pan nie mówi, że wojewoda to wziął, bo ja sprawdzałem. To pan zabiegał o to, żeby ten szpital był. I to tylko pana sprawa. Co należy zrobić? Panie prezydencie, no przede wszystkim nie ma się co ubiegać o drugą kadencję, bo nikt do tego szpitala nie przyjdzie. Dla szacunku, dla zawodu medycznego, dla szacunku dla wyborców, dla mieszkańców. Pan nie powinien już kandydować. Po prostu. Wstyd, że ja panu to po raz któryś mówię. No ale taka jest prawda obiektywna. Co należy zrobić, to należy ustabilizować, dać perspektywę, żeby ten szpital się mógł rozwijać. Stworzyć warunki, żeby nie było żadnej możliwości restrukturyzacji przez likwidację, przekształceń, to wszystko. Ja jeszcze będę mówił, ile szpital stracił na tym, jak pan w jednym ze swoich dokumentów powiedział, że pan przekształci szpital w spółkę prawa handlowego. Jeszcze do tego wrócę. Przede wszystkim to, jak mówiłem, jest wszystko niemożliwe, żeby tutaj kadra przyszła, żeby się szpital rozwijał, dlatego, że pan pewnych rzeczy nie chce zrozumieć. Pan pewnie wie, ale pan nie chce zrozumieć. Ja chcę jeszcze jedno oświadczyć. Panie prezydencie, proszę powiedzieć wszystkim swoim kolegom, że ja mam dokumenty. Nareszcie, po kilku latach przesłuchań, po kilku latach donosów ze strony pana kolegów i wszystkich. Do tej pory ja mówię tutaj ludzi, którzy nie znali zasad inwestycji szpitalnych. Jest jedno oczywistą. Nowak nie zadłużył szpitala. Szpitalem nadal właścicielem jest Rada Miasta, tak jak była, i prezydent. Czyli to po prostu prezydent podpisywał i dawał zlecenia, Rada Miasta podejmowała uchwały i panie prezydencie, albo pan to weźmie do samorządu i przyzna, że samorząd przeinwestował ten szpital, a słyszałem to już z ust pana Lenca, że szpital za duży, że się nie należy, że to jest jakieś tam małe miasteczko i należy się mały szpital. No, myślę, że to jest przesada, jeżeli chodzi o tego typu sformułowania. Myślę, że do pewnych rzeczy wrócimy, tak jak wrócimy do holdingu, tak jak wrócimy do sprzedaży pewnej części muzealnej wodociągów za ciężkie pieniądze wodociągom. Tylko dlatego, żeby po prostu miał pan na jasełka i inne rzeczy. Ale do tego wrócimy. Ale teraz zasadniczo, przecież tak naprawdę pan znikąd nie przyszedł. Pana, że tak powiem, znalazł, wylansował pan poseł Szymański. Ja wiem, co pan poseł Szymański o panu myślał, gdy panu to proponował. I wiem dokładnie. Chyba, że pan poseł to już teraz przypomni i powie. I nie będzie się pana obawiał, bo myślę, że pan mu głosów nie przysporzy. Natomiast mam pytanie do pana posła Szymańskiego. Czy jak spotka się ze swoimi wyborcami, seniorami, to co im pan powie, panie pośle? Zgadzam się, że nie macie już teraz żadnego działu darowego, rób ta co chce, ta lataj ta sobie do Bydgoszczy, do Torunia, do Świecia. Co pan im powie, jak ich stawy bolą? Że demolka oddziału reumatologicznego nastąpiła, że teraz mają 13, mają 14, to niech się leczą prywatnie? To pan chce powiedzieć seniorom? Co pan im powie, że ich wnuki nie mają gdzie, bo została rozwalona specjalistyka pediatryczna? Ja myślę, że niech pan jeszcze im przypomni, że mamy bilety MZK najdroższe i droższe od warszawskich. Niech pan się przejdzie, pan wie, pan bywa w Warszawie. Chociaż pan jest jednym z najbardziej leniwych posłów. Najbardziej leniwy poseł Rzeczypospolitej. 40 wystąpień przez 5 lat, po 8 wystąpień rocznie? Wstyd za taką dietę i takie uposażenie i taką rangę społeczną? Wstyd, panie pośle. Natomiast, jeżeli chodzi o jeszcze seniorów, to trzeba im przypomnieć, ile oni teraz płacą za śmieci. No i kto pan chce na spotkaniu seniorom powiedzieć i poprosić o to, żeby na pana głosowali? Czy pan w ogóle przyznaje się do pana posła Glamowskiego, do pana
prezydenta Glamowskiego. Czy pan pochwala decyzję pana prezydenta Glamowskiego? I czy pan bierze, powinien pan wziąć pełną odpowiedzialność za to, jak na schodach pan powiedział, że pan wie, co pan robi. Na schodach ratusza pan daje pełną rękę, pełną odpowiedzialność pan bierze za tego faceta. I co dzisiaj, po 5 latach? Nadal pan to powie? Niech pan powie przed wyborami, albo niech pan przeprosi. Tak jak już raz, 2 lata temu przeprosił za poparcie pan prezydent Malinowski. Przeprosił nas wszystkich, że popełnił błąd, popierając pana Glamowskiego. Ja myślę, że to wszystko przed nami. To, co mówiłem o szaleństwie decyzyjnym pana prezydenta Glamowskiego, no to będziemy omawiać po kolei. To jest jeszcze materiał, który jest w ogóle chyba nieznany, schowany, fundamenty sukcesu, bo Grudziądz jest ważny. To jest pana program wyborczy. Ja panu to przypomnę, panie prezydencie. Porozmawiamy o pakiecie Glamowskiego, bardzo proszę, o holdingu. Porozmawiamy o liście otwartym dotyczącym szpitala, o tak zwanej deklaracji sprzedaży części wodociągów, tak zwanej deszczówki wodociągom, kuriozum, albo naiwność prezesa wodociągów, chociaż nie sądzę. No i myślę, że najważniejszą rzeczą to jest, czy pan poseł Szymański nadal będzie wspierał i popierał pana prezydenta Glamowskiego. Myślę, że pan nie umie tego robić. Pan nie umie rozmawiać z samorządami okolicznymi. Ale no, ja panu podam tylko jeden delikatny przykład. Zamiast pojechać do Warszawy, zamiast zarazić polityków inwestycją, dumą naszego miasta, jakim jest szpital, to nie wiem, po co pan jeździł i do kogo pan tam jeździł, to mnie to nie interesuje. Ja panu tylko przypomnę, że pierwsze pieniądze dał PiS, gdzie PiS rządził w Warszawie, czyli w Polsce rządził PiS, a Platforma rządziła w Grudziądzu. Można było pozyskać 100 milionów złotych? Można było. No i druga rzecz. Ośmiesza pan sam siebie i nas jako wyborców. Jest takie symboliczne, ale jest przekazanie tych 21 milionów na budowę strażnicy tutaj na naszej giełdzie. Przyjeżdża pani poseł Gębicka, przekazuje te pieniądze, a z drugiej strony, no nie wiem, no jakiś bełkot słyszę pana radnego Misiewicza i 2 kolegów, no ale no to nie mógł pan im zwrócić uwagi, przeprosić. No bo jeżeli z jednej strony pan nie chciał wziąć tych pieniędzy, to mógł pan ich nie brać. I wtedy panu wolno na przykład mówić, co pan chce, publicznie na temat rządu, czegokolwiek, posłów. To jest pana wola. Ale jak pan wziął te pieniądze, to z szacunkiem, panie prezydencie, z szacunkiem wziął pan te pieniądze i wysyła pan ze swojego klubu pana Misiewicza. No chłopisko, które nie rozumie racji stanu, nie rozumie rozwoju Grudziądza, to co to jest? To jest doświadczenie? To jest walka o nasze miasto? Pan potrafi to robić? Czy pan potrafi burzyć? Jak pan potrafi burzyć, to niech pan jeszcze poczeka. Może przyjdą takie czasy. Ale nie teraz. Teraz jest czas na rozwój miasta. Myślę, że pan się już wycofał z tego życia publicznego, już był mniej aktywny, a jednak ta aktywność teraz jest, z czym ona jest spowodowana? No przede wszystkim aktywność, którą mówię, ja już się chciałem wycofać, chciałem sobie spokojnie żyć z wnukami, no ale wakacje się skończyły, wnuki poszły do szkoły, pojechały, a ja po prostu czytając pakiet dla medyka, no mówię nie, ludzie mają, pamiętają, z jednej strony niszczył, burzył pan, wyrzucał pan, a teraz pan chce pakietu dla lekarzy? Przecież to jest w ogóle, wie pan, nie wiem, tak jak mówię, chyba pan się nie wyspał. To jest przedwyborcza aktywność. Przedwyborcza aktywność, mam prawo do tego, czy to będą wybory, czy to będzie przed wyborami, czy po. Ja nie straciłem ani prawa wyborczego, ani prawa głosu, ani prawa konstruktywnej krytyki. Tego mi nikt nie zabrał. Ani sąd, ani prokuratura, ani żadne inne służby. Ale do parlamentu pan nie startuje. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Wiemy, że ten start był, dlatego to pytanie jest zasadne.
To, co się dzieje w naszym życiu politycznym, a zwłaszcza jeżeli chodzi o nasz szpital, nasze miasto, to ja nie wiem jeszcze. Tak jak mówiłem, praw wyborczych, ani innych praw nie straciłem. Nie jestem karany. Nie jestem uwolniony. Czy pojawiły się jakieś propozycje? Propozycje pojawiały się i pojawiają. Pojawiły i pojawiają, chociażby z dnia wczorajszego. Ale muszę się zastanowić. Ten rok jest i ten następny rok. A jak nie, to szanowni państwo, ja nie muszę mieć żadnych propozycji. Ja przypominam, że 5 lat temu startowałem z własnego komitetu. Ja jestem samodzielnym człowiekiem.